Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pacific Drive, gdzie będziemy dalej sobie zwiedzać, ale przede wszystkim też podpowiedzi od was, że podobno to można naprawiać tym jakieś takie usterki, które coś mi, tylko nie pamiętam, które drzwi, jak się drzwi zamykało, to mi tutaj takie ten, nie pamiętam, które to były. Nie. Dobra. Nie piszczy. O. Tylne. I podobno można to naprawić poprzez tutaj. Tylko co to będzie? Kurczę, tylko to jest taki już diagnoza. Trzeba dokładnie wiedzieć, nie? I na przykład... co by to mogło być? Car, battery, everyday car door. Or horn może. Is honked. Że dzwoni, kiedy front door nie, rear off nie, a jak nazwać z tyłu every car door, nie, jak nazwać te na bagażniku drzwi, czekajcie, bo trunk, o właśnie, closes. Yes, you have remaining. Yes. Bad guess correct. Huh? Not fix. Co? Huh? Is empty full? Nie. No nie, no ten dzwoni, kiedy trunk jest zamykany. Czekajcie, chyba to było tak. Co? No jak nie? Diagnostic requires. A jak on diagnostykę w takim razie zrobić? No zobaczcie, no... zamykam i dzwoni, tak? Czy ja tu coś źle zamykam? No horn, nie? To jest ten... do trąbienia, nie? Ja chyba czegoś nie rozumiem tutaj. Dobra, nie czaję tej diagnostyki, powiem szczerze, w ogóle. No bo tak, i dzwoni, kiedy trunk jest zamykany. No to powinno być bad correct. Podobno jeszcze też ze światłami. No zobaczmy sobie jeszcze światła. Że niby jak skręcam, tylko czekajcie, które to będzie Doom Light. Doom Light chyba, nie? Switch it off. Toggles. Push it off. Steering well. Bless, nie wiem. Tak może. Nie. Przykro mi bardzo, ale nie potrafię zrozumieć tej mechaniki tutaj. No bo... no zamykam tylny ten i dzwoni ten. Tam pipka, nie? I zaznaczyłem to. To jestem taki pewny, że ja to zaznaczyłem i nic nie działa, tak więc... no nie wiem, może coś ja źle robię albo coś ten, ale po prostu to nie działa, nie? Trudno się mówi.
mówi się trudno, idzie się dalej. Nie mam żadnego pojęcia w takim razie, jak to wszystko działa. Może jak odkryjemy tą inną diagnozę automatyczną, to może wtedy będzie nam łatwiej, bo no, powiem szczerze, że nie jestem card and broken, don't fix it. What if the manufacturer and Sony... Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, jak to działa. Czy tutaj coś mamy jeszcze? Nie. Dobra, to wszystko. No, wyraźnie. Jak zamykam bagażnik, nie? To robi pii. No, ale nie chcą nam tego powiedzieć. Dobra, ja bym sobie pojechał teraz tutaj. I to się przejedziemy... No właśnie, czy będziemy mogli tą stroną? Dla mnie pozwoli tą stroną. Nie. Aha, teraz tylko nie będę wiedział. Nie, jednak ja będę chciał... Będę nie pojadę jeszcze, nie? Bo nie chcę przez to niebezpieczne coś. Extreme. Tu jest pokojowo, tu jakieś nietoperze. Okej. Okay. Też mam nie wszystko odkryte, bo skanowanie, ale to... Przy okazji, jak będziemy, to będziemy sobie próbować przynajmniej wszystko zeskanować. Dobra, jedziemy tam. Nie ma na co czekać. Cyk, cyk, cyk. Jedziemy. Nie mam pojęcia, że zielonego, jak ta diagnostyka jeszcze działa. Podobno można to coś zrobić z tym, ale jak widać, u mnie przynajmniej nie zadziałało to. A czy można coś włączyć? No, jest muzyka. Jazda. Jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, ale tu sobie jedziemy. Tu byśmy też mogli, ale tutaj check condition, to lepiej chyba tutaj pojedziemy. Przejedziemy tutaj bokiem. Tylko, że nie będę mógł wtedy pojechać dalej. Czyli to znowu taki będzie wypad w teren, żeby może energię pozbierać, jakieś surowce spróbować. Może uda nam się... Dobra, jak to wygląda? Dobra, tu mamy tu. Wiem tak, pojechał pierw tutaj. Po drodze. O, właśnie, mam nadzieję, że trafię na jakieś mandekiny po drodze, bo chciałbym sprawdzić właśnie też teorię, którą żeście mi... O, pada deszcz, elegancko, to mi będzie ładować ten, baterię. Chciałbym też spróbować teorię, którą mi podpowiedzieliście, żeby rzucać flarami. Chyba dwie osoby nawet mi napisały, a propos tej rzucania flarami. W manekiny. To jest jakiś... Nie wiem, czy tu można coś uzbierać na przykład. Dobrze, że to na wodę zamontowałem. Bo tutaj tak wygląda. Całkiem fajny teren. Cyk. Łomem. Dobra. Wiatr też wieje, ale na wiatr nie mam tego ładowania. Tu widzę pioruny. Czy ja mogę tu wejść? Mogę. Ja tutaj sięgnę. Cyk. Nie popieści mnie. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Czy mamy tutaj u góry w ogóle? No to jest most, ale... Nic nie widzę ciekawego. Dobra, schodzimy na dół. Do samochodu. Ej, fajnie jest, bo nie jest ciemno. Przynajmniej na ten moment. Tam widzę już... wieżyczkę do zniszczenia. Młot mamy. A, czy ja mam dodatkowy młot? Mam dodatkowy młot. Dobra, to elegancko. Już mi się podoba. Co? Nie! Dlaczego mi Boulder zrobił? Ja nacisnąłem jakiś przycisk i teraz mi zrobił całkowity bajzel w plecaku. Powiedzmy, że w ten sposób.
jakieś sortowanie nacisnąłem i... No i dzwoni, jak zamykam w te drzwi, bagażnik, nie? Ale jak spróbowałem zrobić tą diagnostykę, to nie działało. A dosłownie zrobiłem, że mi klakson dzwoni. O, są tutaj te łajzy. Dobra. Gdzie tam będę musiał świecić na czerwono? Ja bym chciał to sprawdzić. Czy ja to mogę rzucić? Mogę. Oho. Chyba trochę wyżej. Nie działa. Nie wiem, to nie działa w ogóle. Że ja muszę pierw odpalić tę racę. O, dobra, chyba że ja muszę pierw odpalić tę racę. Tak. Coś tu mam jakieś części? Oho. A to chyba nie ze wszystkich wypada, co? Jej. Poszło wirarowo. Cyk. Ale ze żadnych części nic mi tutaj przynajmniej nie wypadał. Przynajmniej z tych. O, tu jeszcze jest jakiś. Czy ja mam jeszcze flary? Nie mam. Ale to może pozbieram, czekajcie. Może będą w tym budynku. Cyk. Uuu, ciemno. Tu? Nie ma tych rac? Znaczy pewnie jeszcze będę miał... Gdzieś tam na podłodze powinni leżeć, chyba że one wybuchły. Razem z tym wszystkim. Cześć, kolego. Że one tutaj gdzieś leżą. Nie. Ale chyba będę jeszcze miał racę. Powinienem mieć przynajmniej. Tak, tutaj. Nic mi nie wypada z nich. Poświecę sobie może. Kompletnie. O, ale przynajmniej mam to teraz. No nie, nic mi jakby... Kompletnie mi nic nie wypadło z nich, nie? No może mam takiego pecha teraz. Może to mój peszek. Albo po prostu... Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Czwarty, tylko że ten młot to... Dobra. Chyba muszę iść po młot dodatkowy. Jakie śniutko się zrobiło. Podoba mi się, tak jasno. Ciekawe, czy jak radio chodzi, to czy dodatkowo mi coś... Odciąga? Dobra, teraz tak. Czwóreczkę. Dobra, cyk. Pozbieramy. Złomu, trochę szkła. Trochę plazmy. Wszystko. Pamiętajmy też, że muszę zobaczyć, bo ciągle zapominam też czasami skanować rzeczy. Mam na przykład zeskanowane. Jakieś anomalie i tym podobne, bo to też tam czasami odkrywa rzeczy różne, inne. Mgła się zrobiła, o Jezus. Miała być ładna pogoda, a tutaj... O, coś tam leży chyba, czy mi się wydaje. Ej, chyba to tak
te wybuchy były tak potężne, że odrzuciła aż tutaj. Tak mi się wydaje. No dobra, ale to czekaj, to jak to tak wypierdziela... No to kurde, to jest słabo. No, ale mamy ten termo. Wydaje mi się, że to zdobyliśmy... Mogliśmy zdobyć z tych części... Po robocikach, nie? Możemy włączyć. Idziemy. A tutaj przeszukałem. Turn base together. No, dobra, tu coś jeszcze jest, to sobie pozbieramy. Ale mamy dużo tych tutaj. O, tutaj jeszcze jest coś. Tam może będę ten mógł pozbierać. Może będę mógł tu pozbierać trochę łobiu. Bo też jest nam dużo potrzebne tego łobiu, nie? Nie, tutaj nie ma tych do łobiu. Ale mamy do odkurzacza. Dobra. Się rozglądam, bo nie chciałbym przegapić możliwości na właśnie jakieś niezwykłe. O, nie mam zeskanowanego, patrzcie. Bollard. Czy to można coś wykopać z tego? Trudno powiedzieć. A, prąd idzie. Wyłączmy tą wieżyczkę. Na dobre. Chowa się. Dobra. Tam widzę... Jest samochodzik. Ale nie ma nic w bagażniku. Chyba, żebym poszedł po ten kryształ sobie mogę tu iść. Albo czekajcie, bo ja tutaj będę bliżej, koło tego domu. To ja sobie ten... Tam przy domie zaparkuję. Wtedy będzie trochę lepiej. A tu w tych... Nie ma czasem coś tutaj? Nie, to jest tylko utrudnienie na drodze. Dobrze, przerzućmy to wszystko tutaj. Cyk. Aha, tylko że tam koło domu to tam będzie ta wieżyczka. Będę musiał trochę wcześniej zaparkować. Tak, żeby mnie ten prąd nie dosięgnął. Dobra, a prąd to my sobie zaraz poradzimy z nim. No, panie prąd, dawaj. Dawaj. Dzięki. No nie! Uderz. Dobra. Wyłączona wieża. 07, zgłoś się. Natomiast nie jestem pewien, czy tam nie jest czasem samochód jakiś upancerzony. Root panel. To z tych to tylko wypada ten. Z tych krót wypada tylko złom. To nie chcę mi się piły szczępić na te. Tu jest jeszcze to do zebrania. Co to? Ciekawe, czy te drzwi można otwierać jakoś, bo... To jest ciekawe, czy to jest specjalnie tylko takie zrobione drzwi, żeby nie można było wejść? Czy może jest jakiś sposób, żeby je otworzyć? O, radio. Ja bym obstawiał, że można jakoś się otworzyć, ale... Kij wie. Dobra, ja bym tutaj zakosił już to. Dobra. Stabilizacja terenu. Coś mi się tutaj... Halo? Nie! Co to? Gdzie jest?
Ja pierdzielę. No i stabilizacja terenu. Drzwi mi odpadły! Jak to mi drzwi odpadły? Dobra, już? Już? Spokój? A, niespokój, bo tutaj jest raz promieniowanie. Ale zobaczcie, mam energię w pełną. Fajnie, bo mi się ładuje od różnych rzeczy. I tutaj wydaje mi się, że ten samochód może mieć te armored części. Tak wygląda, może nie armored, ale tak jakoś wygląda inaczej niż zwykły samochód. O, ci klaksony tu ma. Ma armored panel. Dobra, i tak nie mogę ich zbierać. Dałbym chociaż przynajmniej... Co to było? Bo tu podobno można... O! Są. Te części, te... Właśnie, kurde. Muszę pierw pozbierać te thermal części, żeby sobie zrobić... O! Te czerwone, nie? Bo tu jest summer. To nie chcę. Dobra, spokój. Summer. Nie, tu nie. Jezus Maria. Ale dobrze, bo teraz widzę, że dosyć sporo pozbierałem już tych... Gdzie są te thermal kryształy? Tutaj. Trzy. Może nie tak... Co się dzieje? Chmura. Miał być spokojnie. A tu chmura z porodu. Miał być spokojnie, miał być jak kurde. A może dlatego, że ja ten. Tą baterię wyciągnąłem. Tą energię. I może to też daje niestabilność terenu. O, żarówka jest w ogóle w pudle. To pierwszy raz widzę chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Puszeczki do jedzenia. Radio. Telefon. Nic, tu jeszcze jakiś plecak. Tak. O, tu są te manekiny. Teraz ciśniemy w nie. Jezus Maria. Deszcz niespokojne. Jest pełno tych manekinów. Nie wiem, może to ma też wpływ. Tak mi się tak strzelam. Że może też ma to wpływ. Dobra, cyk. Tu coś upadło. Plastik. Like a plastic, it's fantastic. Tu coś jeszcze jest. A, to są opony zwykłe. Co tu się dzieje? Gdzie tu się świeci? Tu. No, zwykłe opony ktoś tutaj wyrzucił do lasu. Ale te opony to mnie nie interesują. Chyba nic nie wypadło z nich. A jak wypadło to... No, leci to w powietrze, nie? Straszny rozrzut w ogóle mają te części. Więc czasami jak wypadnie, to nawet, kurde, pewnie tego nie zobaczę. No tu opony jakieś tylko są. No to nie. To idziemy dalej. W takim razie chyba... A, właśnie. Styk. Tu. Przenoszonko. O. Here today we're with Dr. Garlic. Chyba się nam... Co to jest? A, to jest tylko... Chyba nam się trochę zepsuła pogoda. Good.
To jest gdzieś u góry. Nie wiem, czy ja tam wjadę do góry. Ja muszę tutaj takie kółko zrobić drogą. To niedobrze. Nie podoba mi się to. Bo ja nie wjadę tam do góry. Tak normalnie. Zrobić kółko, tam później drogą. O Jezus Maria, to będzie ciężkie. Bo zbiera się już burza. To nie jest bezpiecznie. Wjadę tu? Prawdopodobnie nie. Nie chcę ryzykować, wolę jednak sobie pojechać, kurde, trochę będę musiał przez te śmierdzące tereny. No ale trudno. Zasuwamy. Ale muzyka jest świetna, powiem szczerze. Tak szczerze, bez kitu, muzyka tutaj, która leci, to jest naprawdę świetna. Nie wiem jak jest, bo będzie też więcej muzyki tej, niż ja mam, bo ja mam też włączony Streamer Mode, który tam, no, nie daje nam muzyki, która jest... O, no i się zaczyna. Ale tu chyba jestem bezpieczny, o ile jestem w samochodzie, nie? A, czekajcie, bo jeszcze nie wjechałem do tej strefy. Pytanie, czy ta strefa mnie coś kosztuje, dopóki nie mam z... Wydaje mi się, że może mi psuć trochę samochód. Ale póki... A, niszczy się trochę samochód. Dobra. Trudno, muszę przejechać tutaj. Dopóki się coś nie poniszczy całkowicie... Będę to mógł później naprawić jeszcze, nie? Nie mam najlepszego też samochodu, jeżeli chodzi o jeżdżenie po tych... A, kurde... Wyrosło mi coś. Ja zaraz będę ten dostawał obrażenia. Niby tak ładnie, niby tak pięknie, a tutaj proszę bardzo, jak mi radiację. Bym musiał porobić też to, może ten... Kurde, tylko ja chcę te armory to robić już. No nie, patrz jak mi się samochód niszczy. Będę musiał chyba pędzlem trochę pomachać, jak wrócimy do nowej strefy. Strasznie mi się niszczy ten samochód, ej kurde. Zaraz ja będę obrywał obrażenia. Czy to się uspokoiło trochę, czy to się zmniejsza dalej? Zmniejsza, tylko że strasznie pomału. Jeszcze mnie prądem tutaj porazi. Elegancko. Oho! Jeszcze leci to coś. Ten zrzut. Ale on jest na dole. Nie, dziękuję. Nie, zmniejsza się pomalutku, ale się zmniejsza ta strefa. Może przed wyjazdem ja będę jeszcze wysiądę i po prostu naprawię, co się da. No, to jest jakiś zrzut poszedł na dół. Kurczę, ten zrzut jest fajny, ja go kiedyś otworzyłem, tylko że wydaje mi się, że to w złym miejscu jest ten zrzut w tym momencie. O kurde, mi tutaj drzwi się zelektryzowały trochę. Wjechałem w tą chmurę, kurde, niepotrzebnie. Dobra, ja tutaj jeszcze przed wyjściem będę mógł ile odcapnąć, a może kontener sobie przyjrzymy tutaj, o, po prostu, przy okazji, dobra, zróbmy to, piąteczka, o Jezus Maria, ale mnie to poharatało. Cyk,
Cyk, szpachelki. Cyk. Co tam jeszcze jest? Zepsute tak bardzo. Zderzak. Jakieś koła tutaj? Nie, ten. Stalowy. Panel. Tam tak najbardziej zepsute. Światło niby. Cyk. Tu. No tam jeszcze tył. Aż pachelką. Chcę machnią. Dobra, powiedzmy, że jest ok. Jeszcze zobaczmy tutaj, na szybko. Aha. Poczekajcie, bo mi tutaj strefa już goni. A już niedaleko jest. To też trzeba by było naprawić, ale... Do tego potrzebuję chyba elektryczny electrical. Te narzędzia jakieś, które... No na razie bym chyba nie chciał. Nie wiem, czy to... Ja się zastanawiam, co to negatywnego nam daje. O, tu chyba widzę jeszcze fajny samochód, to bym skorzystał. Bo to jest chyba ten z pancerzem. Steel, o, armored. Dawaj. Dobra, dziękuję, bo tutaj będą te kryształy. Dobra, szybko. Armored. Cyk. Hammer. Steel. Ach, wszystko chyba. Oho! Tu mnie coś piecze w tyłek. Zjedzmy sobie puszeczkę podczas jazdy. I jeszcze jedną. Niam. Dobra, wyjeżdżamy z tego terenu, bo tutaj śmierdzi murą. Tu. Elo! Ale to raczej to ciężko, żeby tutaj wjeżdżać. Tu nie chciałbym. Tutaj są wściekłe te abduktory. Swift Storm jakiś. Aha, że to szybko chyba ten storm daje. Szybko też rozładowuje się akumulator. Nie, nie chcemy. Tutaj jest niby pokojowo. A tu coś nie mamy jeszcze. Recognize jakiś tych anomalii nie mamy odkrytych. Sodium Lead Shielding. Tutaj jest. Ołów. To by nam się przydało strasznie, ten ołów, nie? Dobrze, jedziemy dalej. Trochę na elektryzowany samochód. A może, bo tak nie spojrzałem, ale może tu będą te też do naprawiania. Jak to wygląda to? Mam jakieś budynki. Junction. Z górki to się jedzie, panie kochany. Zasuwa się wręcz. A tu sobie gdzieś zaparkujemy, bo tu są domki i tym podobne. Tu nam ten prąd odpuścił trochę już. Tu widzę jakiś znowuż domek z tym. Z graffiti. Może tu będzie też coś fajnego. A, zapomniałem odrzucać. Puszeczki. Do leczenia. Ja coś tutaj jeszcze znajdę. Tu jeszcze jakaś torba. Cyk. Coś złowieszczy. Słyszę taki sygnał. Ale jeszcze nie wiem dokładnie, co to znaczy. A czy mogę stakować te? Nie.
sobie weźmy na razie tutaj tą piłę. Na, na, na. Ej, czekaj, a tu są te elektryczne paździochy. Ja już je odkryłem, te turyści. Może z nich też będzie coś fajnego wypadać. Sobie do rączki. O. Co to? Plazma. Z nich wypadło, nie? Ale tylko to? Prądem się to otrzepały, ale widzę, że więcej chyba z nich nic nie wypadło oprócz tej plazmy. No dobrze. Jakoś to strasznie wygląda ogólnie. Idziemy tutaj jeszcze poszukać coś w tym... O, czekaj, to... tu jest za... kratami. Ej, co? Jak ja mam tam się dostać? Jak ja się tam mam do... A, mogę za krat to... Nie w tą stronę, tu poproszę. Dam się tam dostać do tego domu za kraty? Chyba nie. A, tu i tak jest zamknięty ten dom, dobra. Przynajmniej pozbierajmy to, co jest. To mogę dość... O, nie mogę tego... Mogę? Mogę? Czy nie mogę? Czasami coś łapię, a czasami przez chwilę tylko łapię. Muszę to... O, o, o. Dobra, dajmy sobie spokój w takim razie. Właśnie, czy ja zbadałem to na przykład? No właśnie, tą anomalię jeszcze nie zbadałem. Cyk. Damage type unknown. To jest jakiś wrak. Nie, dziękuję. Tu jest... będzie benzynka? Nie, nie będzie benzynki. Dobrze. Zapamiętam to sobie. Take me out. Co? Co to jest to? O, mój samochód? Czy on mi sugeruje, że mam brudny samochód? Co to za helikopter? Co tu chodzi? Następny przystanek tutaj. Czy on mi sugeruje, że mam brudny samochód? To już to skandal. Wow! Dobra. Cyk. Cyk. I mam przynajmniej pełne te energie. O, i znowu mamy tych bydlaków stojących na środku. Tylko jeszcze widzę tutaj. O, tu będą te panele LED-owe. Komputery, ale mnie bardziej interesują panele LED-owe. O. Panele LED-owe, co ja gadam? Znaczy, to chodziło mi o ołowiane oczywiście, nie? O, jest lit, lit, lit. Tu. Tu. Kupiłem tutaj, tu. Lid, lid, lid. Z tego już chyba nie wypada lid, bo to one nie są pełne, ale w sumie już... A nie, wypada też. Jest takich niepełnych też wypadają. Bo miałem chyba tam kiedyś, co zaczynałem robić to, skubać, to miałem chyba pecha po prostu, tylko że mi nie wypadły, nie?
Oczywiście jakąś elektrykę też się przyda zawsze. Elektryki nigdy za wiele. Myli państwo. Odkurzaczyk. Dziękuję. Gdzie to jest? Gdzie to upadło? Czy ja to wciągnąłem? A, wciągnąłem już. A ty, to odkurzacza można od razu wciągnąć. Cwane. A jak to wygląda? Ja tutaj wszystko pozbieram, bo coś jeszcze leży. A nie, ich nie jest coraz więcej tych ziomeczków? Ja ci kurde dam, cwaniaku. Odejdź z tym prądem. Czyli z nich plazmy wypadają. Z tych takich elektrycznych. I to czy te plazmy są też... O! Ty bydlaku, ty! Tam jest samochód. Ten ciężarowy. A w tych... Coś poszło. Poleciało. Urna. Niszczą mi tu sam. Kurde, bym poszedł po tą ciężarówkę tam. Bo w tych ciężarówkach potrafią być fajne rzeczy, nie? Dobra, zobaczmy. W takim razie. Co tam ciekawego ukryłeś? A nie, to nie jest ciężarówka, to jest budynek. Po prostu. To też fajnie. Tutaj też mogą być fajne rzeczy. Dosyć takie rzadkie one są, te butelki. O, proszę bardzo. Komputery, butelki, inne bajery, fajberki. Tu nic nie ma, tu jeszcze komputer. Proszę bardzo. O, o nie, niszczy mi samochód. Zostaw bydlaku mój samochód. O! To on mi czasem nie ładuje z tego samochodu? Tylko żeby mi za bardzo nie załadało. Czekajcie, zobaczmy jak mamy teraz baterie. Mamy pełne. No i elegancko. A, i tam jest też... Ja bym chciał chętnie poszedł jeszcze po tutaj. Sobie może przejedźmy kawałek. Tum. Dobra. Otwórzmy sobie drzwi. Bo będzie zadymka, jak zwykle. Tam jeszcze są fajne rzeczy. Ale dobra. Fajnie, ładuje mi. Tam były jeszcze fajne rzeczy. Szedłem gdzieś tutaj, to widziałem jeszcze gdzieś tutaj, o właśnie to. Co? A, samochód. Syk. Mam jakąś kolejną notatkę. To sobie też weźmiemy. 6. Dobra. Nara. And this is beautiful day. Czy oni śpiewają? Czekaj, gdzie jest mój samochód? Czy oni śpiewają Beautiful Day zespołu YouTube? Tam jeszcze jest elektryczny ten, a elektrycznego nie chcę, ja chcę takie zwykłe te. Dobrze, spokojnie. Spokojnie.
na spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy. Dobra. Może jednak... Nie, co? Rundem mnie potraktowali. Dobra, na spokojnie. Nigdzie nam się nie śpi... O! Nigdzie nam się nie śpieszy. Na trochę, może bym trochę pędzlem zmajstrował jednak. O, tutaj proszę bardzo, cyk, boczek. Gdzieś jeszcze chyba zderzak. Cyk. Światło na czerwono. To te na czerwono przynajmniej byśmy zaszpachlowali trochę, nie? O, i teraz tak, panele LED-owe, te LED-owe. Będę nazywał je panele LED-owe, nie? Oczywiście chodzi o LED, czyli o ołów. Ale... Ja jestem cewski, ja tworzę nowe słownictwo, ja tworzę nowe tłumaczenia. Jak będę mówił panele LED-owe, to wiecie, że chodzi po prostu o ołów. Cyk, cyk, cyk. Dobra. A ja trochę... Tu mnie trochę... boli. Bo tutaj jest jakieś... promieniowanie. Trochę mnie boli w tyłek. No, proszę od razu... A, ładnie. Już nie ma promieniowania. Ej, kurde, to ładnych materiałów tutaj pozbieram. Tam jeszcze coś jest. Aha, tylko że tutaj jest promieniowanie. Może szybki taki przebieg. Cyk. Fajberki. Szybko, szybko, szybko. Mamy też jeszcze apteczki, tak więc jesteśmy dosyć... powinniśmy być dosyć spokojnie. Ale tutaj na środku drogi chyba promieniowania nie ma, chyba że już tutaj też dotarło. Nie, tutaj nie ma. Tutaj dokładnie przy moim samochodzie nie ma promieniowania. Jeszcze poprzeczkę jedną. Poprzeczkę drugą. Elegancko, jedziemy dalej. Na. O, znowu panele te LED-owe. Co to tam wygłupło coś z przodu? Tylko że tu jest promieniowanie. Dobra, to szybko rozbrójmy panele tylko może. Bo elektryki to ja tam spoko mam. Nawet mogę sobie czasami zdobyć ją w domu. Ale za to ołów. No. Jest cennym materiałem, którego tak łatwo już nie jest zdobyć. Po ołów trzeba się bierać trochę dalej, nie? Cyk. Elegancko. I te termosap też było fajne zdobywać, ale to badając tych armor, najczęściej z tych armor części. Natomiast... No ej, daj mi to. Czy to wszystko? Odkurzacz. Dobra. Przerzutka. Danger, danger, danger. Tam jesteś jak ten danger. Dobra, ale na razie jest spoko. Idziemy tutaj. Tutaj będziemy mogli pozbierać trochę energii. Jeszcze. Mamy jeszcze jedzonko w puszce? Mamy. W sumie ja mogę sobie... Jeszcze mamy, cztery puszki jeszcze mamy. Łe, to... Panie kochany. Jeszcze ja mogę się tyle nażreć. No tutaj też kusi znowu. Dobra, wyskakujemy. Kolejna notatka.
szybko. To jest promieniowanie lekkie. Dobra. Odkurzacz też będę musiał sobie porobić. O, tu jeszcze cyk, cyk. A czekajcie, tu jeszcze jest kontener kusi. O! A tu co mogę? Glass shard na elektronik. O, czekaj. Ja tu mogę wszystkie szkło wymienić na elektronikę. A szkła mam dużo. Ja bym sobie szkła jednak wymienił na elektronikę. Bo szkła mam nawet chyba dużo w domu. Spróbujmy. Dobra. Dobra. Dawaj elektronikę. No, nie, 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 dawaj to. No, ej! Biją. Jak biją, to uciekaj. Zawsze mi powtarzali. No, 5 elektroniki, że zdobył, ale elektronika jest bardziej cenna niż szkło, bo szkło jest łatwiejsze jednak do zdobycia. No, teraz puszeczki, raz, dwa, trzy, cztery i chyba zjadłem wszystkie puszki. A przynajmniej tak powinno być. Jak tam bateria? Prawie pełna. To jest piękne, że ja prawie pełną mam baterię w tym momencie, bo cały czas ktoś mnie ładuje, coś mnie ładuje. Nie, nie będziemy chyba skakać, nie? Nie będę aż takim hardkorowcem. Co to jest to tutaj? Podejrzane. Circuit gate. Czy to nie jest powrót do tej domu? Circuit gate to nie jest to, co skakaliśmy przez most też? A to bym musiał chyba skoczyć przez ten. Jednak. Wydaje mi się, że to jest to, co zrobiliśmy na moście. Ej, to by było dobre. Jakby to można było uruchomić, nie? A czemu nie mam... Aha, dobra, bo tych światła to rzuciłem. Aha, tylko że akurat mi się teraz pojawiło tutaj na drodze rundy niespokojne. Dobra. Aha, dobra, ale musisz uważać na słupki. Dobra. Nie wiem, chyba tego nie włączyłem. Aż kiwie. Nie wiem, czy jak ja przez to przejadę, to coś tu mi da. To nie dało. Dobra. A, dobra, tu mnie mogę sobie załadować trochę. Tylko to też mi chyba trochę... O. To był zagłos. Są aż dwa te. Na. Mi się szyba otworzyła, czy mi się wydaje? Czy ja mam pełno w ogóle to? Czy ja mam fulla? Czy ja mogę jeszcze załadować tą energię i tą drugą? Bo tam jeszcze gdzieś jest, nie? Tam. Tom. Tom. Dobra.
Nara. Frajerzy. A teraz chyba już mam pełne. Daje mi się. Chyba więcej nie zmieszczę energii. Tak, mam fulla. DJ fulla daje. Aha, dobra, teraz bym musiał się cofnąć. Żeby niebezpiecznie. Czy tam mi coś odpadło, czy też czy to mi się wydawało? Jakby mi coś. O, apteczka. Skąd ta apteczka się znalazła tutaj w ogóle? Dobra, to co? Robimy to. Tu jest na drodze. Po prostu. Cyk. Jazda. Drive. Przecież drive'uje. Czemu to mnie? Ja to właśnie nie zrobiłem teraz. A chyba bym musiał wszystkie pociągnąć te. Dobra, nieważne. A tutaj mam wyjście już niedaleko. To się uda zrobić. Bo to jest na drodze. Proszę bardzo, jak tu się ładnie świeci. Ma jakiegoś jeszcze fajnego czegoś? Chyba nie. Nara! Udało nam się przeżyć kolejny wypad. Oh yes. Dużo pozbierałem aluminium. Tfu. Ołowiu. To prawie jak aluminium. Ej, kurde, w ogóle to nigdy jeszcze nie zginąłem. Ej, mógłbym chyba więcej pozbierać tej energii, bo widzę, że mam teraz. Ona mnie wyzywała od newbie. Ja już jestem zawodowiec, pani kochana. Proszę bardzo, nawet gaszę silnik, jak wysiadam. Dobra, moim. O, kurde, prawie, kurde, żem wjechał w bramę. Weźmy sobie trochę, cofnijmy. Dobra. Dobra. Moi mili państwo, jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i zobaczymy, co nam przyniesie już kolejny odcinek, bo my się wydaje, że byśmy mogli już. Albo nie. Jak ja mam tu dojechać, jak tutaj są takie niebezpieczne strefy? Ja muszę przejechać przez te niebezpieczne strefy? Ja muszę tu przejechać, tylko kurde jak? Nie wiem. Tego się nie wiem, tego się nie dowiem. Ale tymczasem, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinku. No i do zobaczyska w następnym odcinku. Nara!